W ręce lubińskich kryminalnych wpadł mężczyzna, który nękał swoją 71-letnią babcię. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ten niedawno wyszedł z aresztu śledczego, do którego trafił właśnie za niestosowanie się do sądowego zakazu. Policjanci ustalili również, że mężczyzna ten w przeszłości znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją babcią. Dlatego też decyzją sądu trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Niestety wyrodny wnuczek nie nauczył się niczego. Mężczyzna znów nachodził babcię i jej groził. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę. Został on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty, a następnie decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy. Wyrodnym wnuczkiem zajmie się teraz sąd. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.